Wodzu, witam w 9 odcinku z gry Mortal Shell. W poprzednim sobie zabraliśmy Gruczoł i teraz już będziemy wychodzić z ognisy świątyni. I przed chwilą zobaczyłem, że mam w ekwipunku rodzący się targ, który dał nam trochę dużo, jak widać. Więc nie wiem, zobaczmy sobie, czy możemy coś kupić. Nie pamiętam, czy potrzebowaliśmy jeszcze więcej przebłysków, czy nie. Nie, możemy już sobie wszystko kupić, no to fajnie. Umiejętności wymaksowane. Okej, okay, teraz mogę kupować szczury dopiero. Dobra, wychodzimy stąd. Grzybka jeszcze nie ma, mamy wejczeku jednego pieczonego szczura. Zabić ducha, zanim on nas podpali. No, pytanie, czy skrzynki się poodradzały? Okej, okay, chyba nie, bo widzę, że jest przekrzywione. W sumie, gdy już stąd wejdziemy, to też sobie ulepszymy na maksa już tem, aksatany. Znaczy na maksa, jeśli o kwas chodzi. Bo jeszcze są te ulepszenia pieczęci. No i właśnie tutaj nam się przejście, co było, zawaliło i musimy pójść tą boczną komnatą, co tam była. O nie, jeden garnek, jeszcze dwa garnki obok siebie. I chyba tam jeszcze widziałem gościa z dwuręcznym mieczem, jeśli dobrze mi się wydaje. A no to garnek, speedrun. No ta. Jak gdy ten uderzy i lecimy do drugiego garnka, no i mnie trafił, no co za... Ech, przynajmniej już zabite, nie straciliśmy jakoś dużo życia. Okej, okay, teraz ten kolega. Już myślałem, że uda się go zabić bez w ogóle stwardnienia. To byłoby niezłe. Okej, okay, ten ognisty. No chodź, jak... Jakieś tutaj zasadzki są? Nie, ale i tak wyprowadzimy cię na nam znany teren. Dobrze, to idzie. Na razie chyba bez... No, podpalił nas jeden raz. Ale tak poza tym to... Dobra, i teraz jeszcze nazwamy. No i tak, nieźle poszło. Dla jednego grzybka sobie użyjmy. Ech, ten ogień. Chyba będę musiał użyć jeszcze drugiego. Ale tutaj, no właśnie, świecił nam się item. Nie no, super. Gdzie ja mam iść? Chyba tutaj było szybciej. Tak, nie? O! Może... Okej, okay. Przynajmniej mnie nie podpalił. I tak tutaj może i było szybciej, ale my nie idziemy tam, gdzie jest szybciej, my chcemy tutaj wymordować wszystkich. Okej, okay, czy są garnki? Chyba na szczęście nie ma, widzę już ducha, nawet kilka. Dobra, no to bijemy. O, tam widzę garnek, tylko pytanie, czy martwy, czy żywy? W sumie raczej pewnie będzie żywy. O, dwóch tych naraz, nie widziałem ich. No dobra. A niech stracę. Traf! Chyba trafił kolega na... Serio, tylko tyle obrażeń, choć w sumie ten był drugi. Możliwe, że go to trafiło słabiej. Mam nadzieję, że tego pierwszego już mocniej. Ej, co wy robicie? Dajcie mi przejść. Bo zaraz zginę. A, użyję pieczonego szczura, niech stracę. A, użycie mam. No, tam będzie właśnie pewnie zaraz to przejście zawalone, bo tam widzieliśmy. O nie, nie podpalisz mnie. No atakuj, co ty robisz? No, wątpię, żeby właśnie te skrzynki raczej nam się już nie odtworzą, ale... Aha! Super, myślałem, że to duch. Ale nie, to oczywiście ten musiał się z wielkim lagiem wczytać. Przez to dosyć otrzymałem. Obejrzenia nieładnie. No, czemu on nagle przerywa sobie połowę animacji, żeby od razu zaatakować? Tak, na pewno musisz sobie popracować jeszcze na tym jedynym dystansem, bo to jest jakiś dramat. Po prostu wbiegasz na wroga i dopiero wtedy go zauważasz, jak już cię atakuje, mimo że w nim jesteś. A tu jest drugi garnek, ale okej, tam są ci z tarczami. Jeden czy dwóch? Dwóch, super.
A zaraz chyba wszystkich grzyby będą musiał zużyć. Nie fajnie. No, kopnijmy tego. Fajnie, że tamten nas przez swojego kolegę zaatakował. I super, że mi. No co jest to staminą? Ja pierniczę, no zginę zaraz przez to, że to się tak baguje. Jakiś dramat. Jak on jeszcze żyje? Ma jeden piksel życia. No dobra. Już bezpiecznie tu jest. Ja już nie wiem, ja mam jeszcze te żetony. W ostateczności będzie mógł użyć. No a zawsze jest jeszcze druga szansa. Okej, tam jest z mierzem dwojezdnym. Mam nadzieję, że tym razem nie będzie znowu sobie przywał ataku w połowie animacji, przechodząc od razu do zadania obrażeń. No chodź tu. Musimy cię wybawić od twojego kolegi, który tam dalej jest. Okej, okay. To teraz drugi. No dobrze. A teraz i tak już chyba tutaj przejdziemy, gdzie tam byśmy wyszli. No coś nie działają te twoje czary. O, super, grzyb. Jedz. Dużo tych duchów. Tamten to się zespił w naszym mieczu. Nie no, fajnie, nie narzekam. Ale na wszelki wypadek, bo mam wrażenie, że chyba chciały zacząć robić ogień tutaj. A jeba, ja za tego nie chcę. Teraz już jest chyba ostatni duch w tym pomieszczeniu. Nie! Dobra, miałem z kamieni, na szczęście już się bałem, że nie. No nie! Uff, okej, zdążyliśmy zrobić unik. Było blisko, byśmy się spalili. Okej, to już jest chyba wyjście praktycznie. To jest dramat! Na szczęście właśnie pamiętałem, że coś tutaj było nie tak i specjalnie wypatrywałem wroga w tym miejscu. Umieraj. No drugi! No i znowu ten kretyn użył tego. Ile do 30-60 obrażeń zadaje czar. Porównajmy sobie. Ten atak jest gorszy niż nasze podstawowe. O! A nie, okej, myślałem, że to jest zawalone. No tutaj sobie na szybko wejdziemy. Jest tu coś? Nie, nie ma, okej. Ale dalej mi coś tu nie gra, to nie może być jeszcze. No właśnie. Właśnie o niego mi chodziło. Pamiętałem, że tutaj był jeszcze ten duży ognisty na końcu. I ja w poprzednim podejściu właśnie miałem tutaj już zero leczenia, w sumie podobnie jak teraz, ale jeszcze mniej życia. I już to wspominałem na po prostu, jak da, weźmy sobie monetę. Fajnie, że wykonał atak. Kiedy tak nacisnąłem, nie no, lepiej jeść monetę pół godziny. Jak on mnie podpalił? Jest kolejną monetę. Co? Nie wiem, czy mu się życie zbagowało i już miał zero i nagle mu się do połowy zregenerowało. Nie wiem, pewnie jakieś bugi w grafice związane z tym, że życie jest tutaj czerwone, praktycznie nie stał czerwony, jeszcze się pali. Ech, no wie. To ten już pokonany, powinno być już chyba raczej spokojnie tutaj. Aż dwa, super. Się wyleczy nawet do pełna chyba. No ale to już jest koniec, okej. I upgrade'ujemy.
No i proszę bardzo, mamy już na maksa ulepszoną broń. Świetnie. A u ciebie już nic nie możemy zrobić, no możemy się w sumie wyleczyć. Niech będzie. Okej. I wracamy do wieży. No to jeszcze przynajmniej już tylko czarna wieża. Okej, i teraz pewnie znowu tutaj, znaczy no w sumie nie pewnie, tylko na pewno się tutaj rozpanoszą gule, które sobie trochę pojedzą. A ja sobie teraz podblokowuję tutaj skrzyneczki, bo trochę ich tu było. Dobra, trzy gule. Możecie we mnie nie pluć. Chwila, czy bym słyszał więcej guli? Nie, tylko dwa. Dobra, mamy już stwardnienie. O, serio? Czemu on w ogóle nie miał tego komunikatu, że ten czerwony atak? Ile mam tych grzybów? Jeden, super. Dajcie jakieś pieczone szczury tutaj. Nie, lepsze figurki. Oczywiście. O jeden, czy bym poprosił. Znacie słowo pojedynczo? No chodź. Zamiast we mnie pluć, mógłbyś tutaj na przykład przyjść. Okej, okay, kolejnego poproszę. O co oni we mnie plują? Dobra, już tutaj wpadam. I okej. To sobie teraz wracamy. Okej, tu są jeszcze trzy i to blisko siebie. Da, pójdę tam jednak górę sobie wrócę, ile tam wejdę. Nie, okej, tutaj są schody, to wejdę. Chodź tu, no chodź tu. Możesz tu przyjść, nie chcę się z czterema naraz bić. Porównajcie sobie taki Ender Distance Gulaj tego rycerza z mieczem dwuręcznym. Możesz tu przyjść i przestać pluć. Najwyraźniej nie może. No i super, teraz się bije z... Okej, na szczęście tylko dwa przyszły. Więc z dwoma naraz. No okej, ustawili się w miarę ładniej. Jedną serią obu trafiłem. Znaczy, nigdzie tutaj na mnie gul z nieba nie spada. Okej, okay, dwa. A na tym przejściu raczej na pewno będzie coś spadający. Okej, okay, nikogo tam nie widzę, ale i tak pewnie się nagle zespi, mimo że go nie widać. Serio? Nikt? Aż mi się wierzyć nie chce. No właśnie. Okej, okay, pod tym na pewno ktoś będzie. A okej, okay, tylko myślę bardziej, że zaskoczenia. Dobra, ten też, mimo że oczywiście tam go nie było widać i sobie się znikąd zespił. Jeszcze żyjesz. Nie wolno tak długo żyć. Okej, okay, więc sobie powracamy tutaj do wieży. Czemu miałem czerwony sygnał mimo, że nikt na mnie nie skoczył, ani ten nie wykonał tego ataku, gdzie się we mnie wbija. To jest dobre pytanie. No bo powracamy do wieży już. Trochę hajsu jest, to sobie robimy pewne zakupy.
Ej, w sumie teraz widzę, że ja tutaj nawet nie odblokowałem sobie tej jeszcze balisty. Choć ona to akurat chyba trochę droga była, więc nie wiem, czy mi będzie stać. Teraz jak już jestem w wieży i ten... nie muszę specjalnie się wstrzymywać przez CO2, żeby wam jeszcze pokazać drogę wyjścia ze świątyni, bo no to już się trochę trasa zmienia. To sobie zaraz po farmie kupię, to jeszcze kupię sobie bardzo dużo pieczonych szczurków. I wtedy sobie ruszymy do czarnej wieży. No w sumie mamy 15 minut. Kurczę, no. No i tutaj właśnie, jakby to przedłużyć, żeby już się nie wybierać do czarnej wieży, żebym sobie pofarmił jeszcze. Ale też, żeby nie kończyć tego filmu po 15 minutach. No chodźcie tu, góle. Nie wiem, dużego farta, że on tu wpadł, bo inaczej ja bym pewnie to zrobił. Tak by mnie hitboxy tego ataku przesunęły. Dobra, wchodzimy sobie. I zobaczmy, co tutaj możemy sobie zakupić. Masz coś do powiedzenia? A w sumie, okej, znowu zapomniałem, że ty masz handel. Handel, który jest mi kompletnie niepotrzebny. Nie masz nic wartościowego. A żeby to naprawić, no, potrzebujemy narzędzia, które to z kolei kosztują. Które to kosztują? 8000. Szczurki to mają po stówę. Okej, tego już kupować nie musimy. No i jeszcze do tej balisty są pociski. Dobrze. Coś jeszcze masz tutaj wartościowego, czy nie? Nie wiem. Raczej nie. No przynajmniej nie dla mnie, jak nie używam tych jednorazówek. Ale gdzie ja to miałem? Okej, to jest znajomość, jest na maksa. No to co, musimy sobie pozbierać trochę. Dobra, to w sumie... 17 minut, to jest dobre pytanie, co idziemy zrobić. Na pewno nie do czarnej wieży, bo do czarnej wieży to bym wolał się wybrać już z balistą. Na sumie, jak to gra nazywa? Balistozukę, okej. To w sumie nawet byłem blisko, wcześniej grałem na angielskim tłumaczeniu. I to była, nie wiem, crosszuka czy coś takiego od kuszy. Ale czemu tego po prostu nie nazwać balistą? No, bo tym to jest. Dobra. Nie wiem, co zrobić. Pogadajmy sobie z tym gościem. A czekaj, właśnie. Ja się zastanawiam, co zrobić, a ja mam ciągle gryczoł przy sobie, który by się przydało oddać. Dobra, bądź już cicho. Nic ci nie dam. Łap. Dobra, i co my teraz dostaliśmy? To, okej, czyli w momencie, kiedy kogoś perfekcyjnie sparujemy, znaczy w sumie go w ogóle sparujemy, no to wówczas przeciwnik sobie przyczepiamy do niego bombę, która sobie po pewnym czasie wybucha i też razi pobliskich wrogów. Fajnie. Okej, 19 minut. Myślę, że to będzie taki krótszy odcinek. No i co, ja sobie teraz pofarmię trochę tego, żeby sobie wykupić tutaj wszystko. A w następnym filmie lecimy do Czarnej Wieży. Więc dziękuję za uwagę. Naja.